Cześć, z tej strony Paula z językowo.org. Już dziś mam dla Ciebie aż 5 zdań, jeżeli jesteś spóźnialski, albo jeżeli nie jesteś wcale spóźnialska, ale czasami się zdarza. Są sytuacje, na które nie mamy wpływu, a jednak w Niemczech bardzo, bardzo zwracają na to uwagę, czy przychodzimy na czas. Tak naprawdę niemiecka punktualność to wręcz 5 minut przed czasem, a jeżeli jest to coś ważnego typu rozmowa kwalifikacyjna, to lepiej być 10 przed niż 3 po. Wiem, że to brzmi troszeczkę na wyrost, ale naprawdę zwracają na to ogromną uwagę i jeżeli zależy Ci na dobrym wrażeniu już na starcie, to miej oko na zegarek i pamiętaj, że jeżeli spóźnisz się, bo sytuacja jest zupełnie niezależna od Ciebie, to warto poinformować o tym osobę, która na Ciebie czeka. A więc zaraz wystartujemy z 5 zdaniami, które możemy zastosować w praktyce, od zaraz, praktycznie kiedy stoimy w korku, kiedy wiemy, że się spóźnimy, kiedy nie damy rady lub po fakcie, kiedy będziemy chcieli się usprawiedliwić. Pierwsze zdanie, moi drodzy, proszę przekaż innym, że trochę się spóźnią. Bitte sagen Sie den anderen Bescheid, dass ich etwas später komme. Bitte sagen Sie den anderen Bescheid, dass ich etwas später komme. Bitte sagen Sie den anderen Bescheid, dass ich etwas später komme. Te przerwy, które robię między zdaniami, są nie po to, żeby pięknie wybrzmiał mój głos, czy też żeby wziąć sobie większy oddech, ale po to, żebyś ćwiczyła razem ze mną. Ponieważ praktyczne ćwiczenia są niezwykle ważne, tylko one pomagają nam tak naprawdę przełamać tą barierę językową. Tylko wtedy, kiedy ćwiczymy, wiemy, że jesteśmy w stanie coś wypowiedzieć, wiemy, jak brzmi nasz głos w języku niemieckim, tylko wtedy ten wstyd jest troszeczkę mniejszy. Teraz sobie wyobraź sobie, że jedziesz na rozmowę o pracę, że masz ważny termin z szefem, czy że jedziesz do lekarza i spóźniasz się, stoisz w korku. To już jest sytuacja mega stresująca. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze telefoniczna rozmowa i jeszcze usprawiedliwienie się właśnie przed szefem czy przed kolegą z pracy, ten stres jest 2 razy większy. Dlatego warto przećwiczyć sobie to wcześniej. Spóźnianie nie często jest naszą naturą, raczej jest to przypadek losowy. Oczywiście są osoby, które spóźniają się z przyzwyczajenia, jak na przykład moja mama robi to zawsze i my już doskonale o tym wiemy, ale tak naprawdę w życiu codziennym zdarza się tak, że to jest zupełnie niezależne od nas. Dlatego warto to przećwiczyć, warto być przygotowanym i warto ćwiczyć na głos, moi drodzy, po to, żeby ten stres troszeczkę zniwelować. Pora na zdanie numer 2. Ponieważ jest duży ruch, będę około 30 minut później. Ich werde mich wegen des Verkehrs circa eine halbe Stunde verspäten. Ich werde mich wegen des Verkehrs circa eine halbe Stunde verspäten. Ich werde mich wegen des Verkehrs circa eine halbe Stunde verspäten. Jeżeli podoba Ci się nauka gotowych zdań praktycznych z życia codziennego, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i bądź z nami na kolejnych lekcjach. Możecie też dać nam znać w komentarzu, jaki temat interesuje Was? Co chcielibyście przerobić? Jakie zdania mamy wziąć następnym razem na tapetę? Może okazać się, że to właśnie Twój temat będzie naszym kolejnym tematem lekcji. Kolejne zdanie, moi drodzy. Przykro mi, ale będę trochę później, ponieważ stoję w korku. Tu nie jesteśmy w stanie bliżej określić. Przykro mi, ale będę trochę później, ponieważ stoję w korku. Tut mir leid, aber ich werde mich leicht verspäten. Ich stecke im Stau. Tut mir leid, aber ich werde mich leicht verspäten. Ich stecke im Stau. Tut mir leid, aber ich werde mich leicht verspäten. Ich stecke im Stau. Powtarzasz? Nie oszukujesz mnie, tylko siebie, jeśli nie. Ja może nie słyszę, ale wiem, że w sytuacji kryzysowej będziesz tego żałować, także ćwiczymy na głos. Chciałabym bardzo przeprosić za spóźnienie. Tutaj niezależnie, czy chcemy użyć formy męskiej czy żeńskiej, w języku niemieckim brzmi to tak samo, czyli niezależnie, czy chcecie powiedzieć chciałabym, czy chciałbym przeprosić za spóźnienie, niemiecki odpowiednik będzie następujący. Für die Verspätung. Bitte ich vielmals Entschuldigung. Für die Verspätung. Bitte ich vielmals Entschuldigung.
Musiałam długo czekać na swoją kolej u lekarza, czy też musiałem długo czekać na swoją kolej u lekarza. W Niemczech na szczęście działa to troszeczkę lepiej i przeważnie jak już mamy termin, to jest on na konkretną godzinę, ale zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu musimy się naczekać w kolejce i na tą okazję mamy dla Ciebie właśnie te zdanie. Ich musste lange beim Arzt warten, bis ich dran gekommen bin. Ich musste lange beim Arzt warten, bis ich dran gekommen bin. Ich musste lange beim Arzt warten, bis ich dran gekommen bin. Pamiętajcie, że w Niemczech zawsze lepiej wypadniecie, jeżeli podacie konkretny, ważny powód, dlaczego się spóźniliście. Takie sytuacje zdarzają się każdemu z nas, ale nasz rozmówca poczuje się uszanowany, poczuje się naprawdę przeproszony w momencie, kiedy powiemy, o co chodzi, powiemy, dlaczego się spóźniliśmy i że to absolutnie nie jest kwestia tego, że chciało nam się dłużej pić kawę w zaciszu własnego domu, tylko faktycznie mieliśmy jakiś wypadek losowy czy sytuację zupełnie niezależną od nas. Dziś mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój preferowany styl nauki, kliknij w link w opisie i dowiedz się już dziś. Widzimy się już na kolejnej lekcji, może to Twój temat będzie tematem naszych zajęć, a więc daj znać w komentarzu, jakie tematy Cię interesują. Do zobaczenia!